cały czas maestro Marcin Sompoliński, ale te brawa były dla króla walca wiedeńskiego, który pochodzi z Maastricht, czyli André Rieu. On już w roku 1990 miał własny samolot. Powiedział, że na tym się najlepiej zarabia. I też wiedział, że nie udziela licencji. Nie udziela licencji innym zespołom, które chcą wykonać jego medleya, który stworzył kilkanaście lat temu. Więc posłużyliśmy się jego nagraniem. Pan dyrektor Maciej Nowak, nie wiem, czy jest tutaj wśród Państwa, ale zawsze mówił, że poznaniacy kochają André Rieu. Ja uważam, że nie trzeba wydawać 300 tysięcy złotych, żeby zrobić jego koncert. Możemy sobie go puścić z taśmy, co zrobiliśmy. Więc jeszcze raz brawa dla orkiestry André Rieu. W sobocie, jak był playback kiedyś, to wszyscy udawali, że grają na żywo. A my jesteśmy w Matrixie i przyznajemy się do tego, że graliśmy z taśmy. Ale teraz obiecuję, że już będzie wszystko naprawdę na żywo. A więc, witam Państwa bardzo serdecznie na koncercie finałowym Malty 29 na Klepisku. Dlatego, że 3 miesiące temu pan dyrektor Przemysław Kieliszewski, którego tutaj zapraszam teraz na scenę, mówi: słuchaj, my tu robimy imprezę, budujemy teatr, jak Państwo wiecie, tu będzie teatr. On się zobowiązał i powiedział tak: chciałbym, żeby finałowy koncert Malty w tym roku odbył się tutaj na Klepisku, bo mówi, bo za 5 lat inauguracja Malty będzie już w tym nowym teatrze. Witam pana dyrektora. Witam pana dyrektora. Cześć, Przemo. To teraz się przed Państwem wytłumacz. Wczoraj się tłumaczyłeś przed publicznością Teatru Muzycznego. Dzisiaj częściowo są to ci sami goście, ale jest to publiczność Malty, najwspanialszego festiwalu na świecie. Amen. Brawo. I to są brawa. Panie dyrektorze. Proszę Państwa, no tu będzie teatr. To jest wielka radość. I tak jak miałem okazję jako student pracować przy pierwszych Maltach i uczyć się od Michała Berczyńskiego, tak wiedziałem, że Malta w tym mieście zawsze otwierała nowe przestrzenie dla teatru i nie wyobrażałem sobie, żeby nowa przestrzeń, jaka powstaje tutaj, w tym nieoczywistym miejscu, i myślę, że dopiero jak Państwo weszli na tę działkę i z tej strony na nią spojrzeli, to mam nadzieję, że pomimo tego, że hałasują i latają i będą latać i będą jeździć tramwaje, to dzisiaj już technologia nie pozwala na to, żeby te wszystkie hałasy, drgania oddzielić od widowni. I tak jak tutaj 1200 miejsc ustawiliśmy, tyle będzie na dużej widowni teatru. Mam nadzieję, panie prezydencie, panie przewodniczący, za 5 lat, czyli w 2023 roku. Takiej muzyki w Teatrze Muzycznej Państwo już niestety nie usłyszą. Zespół, który od 6 ponad lat prowadzę, zmienił się bardzo. To jest w tej chwili bardzo odmłodzony zespół muzykalowy. Jeżeli Państwo nie chodzili do teatru z jakichś powodów muzycznego, to bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy na premierę 7 września, musical Pippin. Zapraszamy do tego, żeby zobaczyć, że ten teatr się bardzo, bardzo zmienił, i bardzo dziękujemy władzom miasta Poznania, że zdecydowały się 60-letniego swojego podopiecznego umieścić na tak wspaniałej działce i w dzielnicy muzyczno-teatralnej, bo przecież patrzymy na aulę uniwersytecką, na aulę nową, jest teatr nowy, jest Centrum Kultury Zamek, Opera, Teatr Wielki w Poznaniu. Wspaniałe, idealne miejsce. Czy Państwo się zgadzają z tym, że tak jest? Cieszę się bardzo, że przyjąłeś, Michale, zaproszenie, że Festiwal Malta otwiera to miejsce dla teatru nowego w Poznaniu. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Chciałem zapytać jeszcze, Przemo, czy masz już patronat pary prezydenckiej? Ale której? Mamy jedną parę prezydencką. Ale nad czym? Nad teatrem, czy...? Chyba oni już gdzieś tu są. Więc proponuję, żeby pan dyrektor ich poszedł. A mogę coś powiedzieć jeszcze? Oczywiście. To powiem, że wczoraj Andrzej Byrd, który jest szefem Rady Teatru, były szef targów poznańskich wieloletni,
minister w rządzie RP i wieloletni też ambasador Polski w Berlinie, który jest szefem rady naszego teatru, wręczył mi 100 złotych jako pewne zobowiązanie też poznaniaków i powiedzieliśmy sobie, że pierwszy milion na teatr zbierzemy wśród poznaniaków po to, żeby pokazać, że to będzie nasze wspólne poznańskie dzieło. To się dało już zrobić parę lat temu, dzięki Państwa hojności, z innych powodów. Tak, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Brawa dla pana dyrektora, wytrwałości, otuchy, znoju. Życzymy, żeby klepisko zamieniło się we wspaniały teatr. Więc proszę Państwa, już teraz ruszamy z naszym programem, ale zaczniemy operetką. Otóż, jak Państwo wiecie, Wesoła Wdówka to jest chyba jeden z najbardziej i najczęściej wykonywanych utworów na scenach operetkowych świata. Tam jest taki słynny duet Usta milczą, dusza śpiewa. I my go dzisiaj dla Państwa wykonamy, oczywiście dzięki naszej wspaniałej orkiestrze festiwalowej i naszemu dyrygentowi, który od 20 lat już współpracuje z Maltą, czyli Marcinowi Sąpolińskiemu. Ale muszą być soliści. Przyjęliśmy, że pracujemy przy tym koncercie w jakiś sposób z wszystkimi osobami, które jakoś są związane z Poznaniem. No i nasi wspaniali soliści wprawdzie pochodzą z Koszalina, ale jak wiecie, dzięki profesorowi Krasnodębskiemu Koszalin jest już w Wielkopolsce, więc oni też są właśnie nasi. I proszę Państwa, wystąpią w tym utworze przed Wami Katarzyna Emose Unumango, solistka Teatru Muzycznego we Wrocławiu. Nie wiem, czy to coś znaczy, że teraz występuje w Poznaniu, ale zobaczymy. I człowiek, który wykonał najczęściej kawerowany utwór w trzeciej RP, a więc Andrzej, mój jest ten kawałek podłogi, Donarski. Zapraszam, Wesoła Wdówka, Usta milczą, dusza śpiewa. Naszej pary prezydenckiej, proszę Państwa. Witamy.
Państwa, że para prezydencka jeszcze wystąpi razem i osobno. I to jest najlepszy moment, żeby powiedzieć, że te wspaniałe obrazy, które Państwo widzicie, to są prace Alicji Białej. Nie wiem, czy Alicja jest tutaj na sali teatru. Jeżeli jest, to pokaż się, Alicja. Ona to przygotowała w zeszłym roku do takiej książki, która się nazywała Polska. I to były wiersze pana Marcina Świetlickiego, wydane z okazji stulecia niepodległości. Było też parę nowych tych wycinanek, chociażby ta z André Rieu. I nazwała tą akcję Polska bez obrazy. Śmiejmy się, radujmy się, nikogo nie obrażajmy, miejmy do siebie dystans, bo taki jest ten koncert. I w tym koncercie, proszę Państwa, już będzie i opereta, i różne gatunki. No i chcemy tutaj zaraz zrobić taką jazdę przez różne historie, ale chcę powiedzieć tak. Nigdy niestety nie wystąpiła na Malcie, ale chyba najczęściej ją puszczamy w naszym silent disco i najczęściej słuchamy tej muzyki, którą wykonywała Kora z zespołem Manam. Przygotowaliśmy trzy utwory. Niedługo będzie rocznica jej śmierci. Pierwsza, pamiętacie tę najdłuższą noc w zeszłym roku, kiedy księżyc świecił, słońce nie zaszło, albo odwrotnie. Rano dowiedzieliśmy się, że Kory nie ma wśród nas. Co możemy zrobić najlepszego? Możemy słuchać jej muzyki w różnych wykonaniach. I oprócz naszej wspaniałej orkiestry, mamy taki zespół, który przygotował Mateusz Holak. Mateusz, wchodźcie już powoli na scenę. To jest bardzo młody, wspaniały muzyk, który robił różne rzeczy ze swoim bratem, ostatnio ze swoim tatą. I brawo! I Bartek Tkacz, który gra na saksofonach i na flecie. I Max Psuja, który zagra na perkusji. Pierwszy utwór, który usłyszycie, to Anioł, a wykona go znana bardzo dobrze w Poznaniu, też solistka teatru muzycznego w Wrocławiu. Nie wiem, czy to w ogóle coś znaczy, bo w tym tygodniu już jeden koncert na Malcie dała. Nie muszę więcej mówić. Justyna Szafran. Justynko, zapraszamy. I proszę Państwa, Anioł. Thank you.
Szczęśliwe chwile to motyle, miłość wieczna tęsknota. Szczęśliwe chwile to motyle, miłość wieczna tęsknota. Szczęśliwe chwile to motyle, miłość wieczna tęsknota. Justyna Szafran, Anioł Manamu. Brawo! Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, zespół ABBA pewnie nigdy na Malcie nie wystąpi, ale kochamy ten zespół, kochamy jego utwory. Ale od 2 lat możecie na stronie Beth Gibbons oglądać takie bardzo szczególne wykonanie utworu SOS. Zapraszam w tej chwili na scenę Martę Mazurek. Martusiu, chodź, 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 zapraszam. Marta, czyli nasza syrena z Córek Dancingu. Znana też z serialu Wojenne Dziewczyny. Wykona dla Państwa utwór SOS zespołu ABBA w stylu Beth Gibbons. A dedykujemy ten utwór wszystkim największym hamulcowym obrony klimatu w tym kraju. Wiecie, o kim mówię. Już więcej nie będę gadał. Zapraszam. SOS.
Państwa, wraca do nas maestro Marcin Sompoliński. I teraz chciałem powiedzieć tak, w tym roku, jak Państwo wiecie, hasłem tegorocznego idiomu jest Armia Jednostki. Do Armii Jednostki można się tak zapisać, jak do obrony terytorialnej. Każdego przyjmiemy. No ale jako Armia Jednostki musimy mieć pewien rodzaj przynajmniej drylu muzycznego i do tego najlepiej nadają się marsze. No więc wybraliśmy pierwszy marsz dla naszej Armii Jednostki, który nazywa się, proszę Państwa, Jubelmarsz. Skomponował go Johann Strauss II. No i teraz go usłyszymy, a wycinanka, którą Państwo zobaczycie, nazywa się Arcy Polak. Ten marsz dedykujemy panu ministrowi Macierewiczowi. Pozdrawiamy. Brawo sobie, ponieważ dzisiaj są urodziny patronów Poznania, Piotra i Pawła. Dla wszystkich Piotrów i Pawłów i dla nas poznaniaków, brawo od Państwa! Rano odbyła się sesja Rady Miasta, na której jest już tradycją, że wręczane są liczne nagrody. Nagrodę artystyczną dostał pan Paweł Grobelny, wspaniały projektant. Dla niego brawa wielkie. Zasłużona dla miasta Poznania została pani Izabela Gustowska,
Wszystkich nie wymienię, ale jest wśród nas od dzisiaj honorowy obywatel Poznania, wieloletni prezydent naszego miasta, pan Andrzej Wituski. Witam pana prezydenta. Brawo i gratulujemy. Cieszę się, że od dzisiaj pan prezydent będzie mógł jeździć tramwajem za darmo. Przecież miał jeszcze wiele innych przywilejów, więc warto, proszę państwa, się o to starać, ale nie tylko z tych powodów. Z panem Andrzejem Wituskim pracowaliśmy w Towarzystwie Wieniawskiego przez lata. Wszyscy pamiętamy, jak dowodził konkursami Wieniawskiego, jak dowodził kulturą w tym mieście. Powinien być ministrem kultury w tym trudnym czasie, w latach 80., ale jednak antyk wygrał z Nowoczesnością, panie prezydencie. Dziękujemy za wszystko i gratulujemy jeszcze raz. Brawo! I dlatego, proszę państwa, za chwilę usłyszycie najpiękniejszy fragment musicalu Andrew Lloyd Webbera zatytułowany Memory z musicalu Cats. A wykona to dla państwa oczywiście nasza wspaniała orkiestra i Marta Mazurek. Marta, zapraszamy. Cats Memory.
Brawo! Marta Mazurek. A przed Państwem kolejka gości, którzy stali się przed Poznańskim Bazarem, żeby złożyć życzenia panu przewodniczącemu Ganowiczowi, panu prezydentowi Jaśkowiakowi, których witam dzisiaj. Przyjechała też pani Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek z naszego Sejmu, złożyć te życzenia. Jest tu z nami. Witamy Państwa. Brawa dla naszych gości. A teraz, proszę Państwa, na poważnie. Wczoraj była kolejna rocznica czerwca 56. Były liczne uroczystości i wieczorem, już właściwie pod koniec tego dnia, w ramach generatora Malta robiliśmy taki koncept, podsumowanie tego całego dnia i warsztatu, które nasi artyści przygotowywali z bardzo młodymi ludźmi. I tam przyjechała pani Ola Banasiak, która opowiedziała o tamtych dniach, które cały czas są w naszym sercu. Pani Ola jest wśród nas. Witamy pani Olu! Brawa! I utwór, który za chwilę Państwo usłyszycie, to Memento, aby to już nigdy nie wróciło, aby to się nigdy nie stało. I teraz jest naprawdę na serio i zapraszam Andrzeja Donarskiego i wystąpi i zaśpiewa utwór Ściemnia się, kolejny utwór Manamu. Jedziemy, Mati! Thank you.
Proszę Państwa, jak wiecie, jest rok Moniuszki, a więc przygotowaliśmy też taki blok trzech utworów. Pierwszy wykona Góral. Góral, jesteś z nami? Zapraszam, Don Góralesco. Raper, który namówił profesora Snydera, żeby z nim rapował. I wykona utwór Znaszli ten kraj. Dedykujemy go wszystkim nauczycielom, szczególnie dedykuję mojej pani profesor, Laurze Paluszkiewicz, prywatnie siostrze pani Oli Banasiak. Brawa dla pani profesor. Dobry wieczór państwu. Trzeba mieć takich nauczycieli, którzy pozwalają na taką interpretację Znaczy ten kraj, jaką przygotował dla nas Don Góralesco. Smutno. Jedziemy. Polak Band. Jedziemy z tym. Góral. Jak się macie? Poproszę jakiś hałas dla Górala. Yo! Jedziesz, Max? To jest sample z Moniuszki. Nowa wersja Moniuszki. Posłuchajcie tego bitu jeszcze przez chwilę. Jägermeister na barze z buciorami, bit włażę, za pluty reakcji każę, gdy łażę po trotuarze, gdzie mijam te blade twarze sytych niewolników, co tańczą jak władza każe, wciąga wir wydarzeń, zawiedzonta wrażeń, cudzych dążeń i marzeń, jadę z grą skojarzeń, jestem lasu kronikarzem. Kapuściński, lecę jak meteor, Czelabiński, z nieba błyski te teledyski, niechciwe pyski się łaszą, mam ją z nieba kaszą, a jej brakiem nas straszą, się kaskami paszą, o ja to wszystko promolę, zdrowie za waszą i naszą niewolę, na tronie patole, wokół nich trole, masy pną w mozole, propaganda w każdej szkole. Na nic swawole i spory głupie paradują twarze trupie, warzywa w zupie, Znaszli ten kraj. 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 Gdzie cytryna dojrzewa, pomarańcz blask, majowe stroi drzewa, gdzie wieńcem bluz, ruiny dawne stroi, gdzie buja lał i cyprys cicho stoi. Znaszli ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, pomarańcz blask, majowe stroi drzewa, gdzie wieńcem bluz, ruiny dawne stroi, gdzie buja lał. Ja ślepłem od świateł, nie mam ochoty wracać, choć nie mam wrogów, ani długów, ani kaca głowy. Nie odwracam, spłacam stare długi. Puszą się papiec, krzyczą papugi. Wolnak zwierzęcy, Polskę dziś pisze orłem. Pęk do pieniędzy, pełen prestiżu. Portfel lecą, mówi do łajna. Tak trwa zabawa fajna, a hoj gromada. Czołem ferajna, szkicne Weinsteina. Polwar zwierzęcy, Polskie dziś pisze Orwell. Ten to pieniędzy, pełen prestiżu portfel. Znaszli ten kraj, znaszli ten kraj, znaszli ten kraj, znaszli ten kraj, znaszli ten kraj. Trumny niosą kołtuny, pompy pełne speluny, nikły blask łuny, upadek pampeluny. Przyszli hunowie, panowie, pijmy zdrowie za nich, nikt się nie drobie, jak się pije na budowie za nich. Znaszli ten kraj. Znaszli ten kraj. Aha, znaszli ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, pomarańcz blask, majowe stroi drzewa, gdzie wieńcem bluz, ruiny dawne stroi,
gdzie buja lał i cyprys cicho stoi. Znasz li ten kraj? 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 Bula! Bye! Dziękuję bardzo. Miłość i pokój, bracia i siostry. Malta Festival 2019. Biga! Góral Matrix Moniuszko! Brawo! Znasz mi ten kraj! Troszkę teraz spokojniej, proszę Państwa, ale bardzo pięknie. Evita Perón, arcyargentynka, wspaniała kobieta, która zmieniła swój kraj na przynajmniej kilka lat. Stała się bohaterką jednego z najbardziej potem znanych musicali i filmów. I z tego musicalu usłyszymy piosenkę Don't Cry For Me Argentina. Był arcypolak, a więc będzie też arcypolka. Dedykujemy ten utwór wszystkim paniom, wszystkim Polkom, wszystkim wspaniałym kobietom, które mam nadzieję nas ocalą. Przed Państwem Justyna Szafran i orkiestra Kolegium F, Marcin Sopoliński, Don't Cry For Me Argentina. Zapraszam. Arcypolka! Że nie mam.
prawdę znał właśnie z moich ust. Nie wybacz mi nigdy, bo prawdą jest, że ja wciąż kocham cię. Marcin Zapoliński. Brawa. Odchodzą do Argentyny, proszę Państwa. Proszę Państwa, jest rok 1967. Joseph Papp na Off-Broadwayu wypuszcza musical Hair. Właściwie po dwóch tygodniach on już jest na Off-Broadwayu, a po trzech tygodniach już jest na samym Broadwayu. Jak wiecie, po 10 latach powstał film, a w roku 69 był festiwal Woodstock i utwór Aquarius właściwie był pewnym hymnem pokolenia z tamtego okresu. W tym roku obchodzimy 50. rocznicę Woodstocku. No i oczywiście wykonamy za chwilę utwór Aquarius. Już proszę Kasię Emosę, żeby tu się do nas zbliżała. I powiem tak, hasłem tegorocznego generatora jest Get Ready for Peace, czyli bądź gotowy na pokój. Chcemy dedykować ten utwór takim spadkobiercom tego pokolenia dzieci kwiatów, czyli poznańskiemu rozbratowi i wierzę, że te konflikty, które się w tej chwili jakoś tworzą wokół rozbratu, zostaną pokojowo rozwiązane przez wszystkie strony. Aquarius, Kasia Emoce i Holak, jedziemy!
Zapraszam. Czas, proszę Państwa, na drugi marsz Armii Jednostki, również Jana Strausa I, Radecki Marsz. A komu dedykujemy, to się Państwo sami niebawem domyślicie. Orkiestra Tusz. Thank you.
Grammy Polski. Bardzo się cieszę. Proszę Państwa, kontynuujemy teraz nasz blok moniuszkowski i poprosimy jeszcze raz na scenę Kasię Emosę Unuango, która wykona dla nas Prząśniczkę. A przy fortepianie pan Jakub Czerski. Zapraszamy. Od 10 lat aktorem Teatru Nowego. Pamiętamy go z Dziadów, jak zagrał tam w brawurowy sposób Sobolewskiego, a ostatnio u Agaty Dudy gracz był Hamletem. Michał, chodź na scenę, ponieważ on wykona najsłynniejszą arię, jaką Moniuszko napisał w operze Halka, a więc Szumią jodły na gór szczycie. Na morzach też, proszę Państwa, szumią. Zapraszam. Najpiękniejszych dawał koralików sznur.
lata jako wichry biegą, jak strumyki mkną. Przybył panicz i dla niego pogardziłaś mną. Nie mam żalu do nikogo, jedno do ciebie niebogo. Oj, Halino, jedyna dziewczyno. Moja Halko, tyś jedyna. W roli Jątka Michał Kocurek. W roli pana prezesa, pan prezes. W roli rekinu, Alicja Biała. Proszę państwa, powoli zbliżamy się do końca naszej operety. Jak widzicie, ona mieści w sobie różne gatunki, ale teraz przyszedł czas na ostatni utwór zespołu Manam w naszym zestawie i wykona go Mateusz Holak ze swoim zespołem, ale teraz Mateusz także zaśpiewa. Tu jest mój dom i tytułowa wycinanka Matrix. Żyjesz w Matrixie. Zapraszam. A jak swoi kopią, dobrze
jeśli tylko się da. Możemy być dla siebie i bliscy, i wrodzy, ale w końcu z czasem wszystko się ułoży. Tu jest mój dom z moim życiem w tle. Tutaj mogą mnie lubić, ale mogą też nie. Proszę Państwa, i Matrix, i proszę Państwa, na finał Orfeusz w piekle i musi być kankan. Zapraszamy, brawo! Bravo, bravissimo. Dziękujemy Państwu bardzo. Operetta, żyjesz w Matrixie. Tu będzie teatr, a dzisiaj jest tylko Matrix. Zapraszam już na następny festiwal za rok, ale jeszcze nie kończymy. Jeszcze dzisiaj Silent Disco, jeszcze jutro cały dzień. Dziękujemy Państwu bardzo. Operetta, żyjesz w Matrixie. Dobranoc.